Pomoc pochodzi z projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oczywiście cieszymy się, że ten sprzęt trafi, ale gdzieś z tyłu, z głowy zabezpieczamy właśnie ich naukę w czasach pandemii. Mamy nadzieję, że ten sprzęt przyda się wszystkim rodzinom. Dotychczas w ramach otrzymanego dofinansowania zakupiony został sprzęt komputerowy z systemem operacyjnym, oprogramowaniem i akcesoriami, by pomóc w razie potrzeby zdalnego nauczania. W sumie to 165 komputerów oraz sprzęt audiowizualny, m.in. urządzenia wielofunkcyjne. Niebawem zostaną też zakupione środki ochrony osobistej i wyposażenie miejsc kwarantanny. No nie byliśmy doposażeni do tego stopnia, żeby ewentualnie dzieci mogły tą naukę zdalnie odpowiednio prowadzić. No, natomiast teraz to myślę, że będzie to wszystko na tyle zabezpieczone, że nawet jeśli nie będą uczestniczyć na lekcjach w szkole, to nie będzie to stwarzało większego problemu dla nas. Chodzi głównie o zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 161 takich miejsc. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, którego liderem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast partnerami projektu jest 16 wojewodów, w tym wojewoda mazowiecki. Gmina miasta Radomia w ramach tego projektu otrzymała prawie 680 tysięcy złotych.